Cześć, witajcie. Troszkę jest teraz posucha na kanale, nie ma za bardzo co otwierać, bo już seria update wszyscy prawie mają, więc postanowiłem tutaj szybciutko, jeszcze kilka saszetek mi zostało. Otworzymy sobie 6 saszetek, tak, żeby coś się działo. Zobaczymy, co ciekawego mi się trafi w tych saszetkach. Liczę oczywiście na magic momenty, bo ich mi jeszcze troszkę brakuje. Ale mamy na początek fans favorite, Arjen Robben z Bayernu, i dalej Kedira, Huger, Gassi, Van der Biel, Rafinha. To pierwsza saszetka. Zobaczymy tutaj, odłożymy może tego fansa i już patrzymy, co jest w następnej. To, co bardzo często się trafia, czyli Quintero z FC Porto, to bardzo, bardzo częsta karta. Widziałem, niektórzy nawet stawiają filmiki, co mają ich po kilkanaście. Arbeloa, Marlos, Papadopoulos, Mikel i Radzid, czyli znany wszystkim zestaw. Na pewno ci, co otwierają, to te karty, ten Radzid, Papadopoulos, to oj, pięknie, zobaczcie, piękna, piękna karta. Magic Moment, Real Madrid, FC Basel, pięknie, super, cieszę się, bo nie miałem tej karty, tak więc rewelacja. Nie wiem, czy to kody ktoś do tego zbiera, ale proszę bardzo. I to na pewno idzie do kolekcji. Tu także znany Martinez na Masterze, bardzo, bardzo często. Jak wszystkie zresztą karty FC Porto. Chyba im się odwdzięczają, że nie było ich w edycji podstawowej, to teraz ich, tych kart idzie naprawdę bardzo dużo. Stipanienko to jest tak samo częsty. Mój gość Carrasco, Bartra i Benatia. Czyli po trzech saszetkach mamy już pięknie, bo jedna karta trafiła się topowa. Magic Moment to jest dla mnie rewelacyjna karta. Oj, i mamy, zobaczcie, kolejny Magic Moment. Niestety to jest powtórka, ale jak na czwartą saszetkę, no to jest naprawdę rewelacja. Manchester, Bayern München, Bayern Monachium, Magic Moment, kolejny Magic Moment. I tu mamy jeszcze Round of 16, Paris Saint-Germain, to jest, tutaj odkładamy do kart i mamy Brahimi, Fabinho, Niguez i nie będę tutaj łamał sobie języka. Bayeru Leverkusen i mamy kolejną super kartę. No zobaczcie, na 6 saszetek takie mi się trafiły z kiosku po kolei. Naprawdę trafiłem chyba jakieś hity boksowe. No, pewnie już tam muszę zapamiętać, żeby do tego kiosku nie wracać, bo naprawdę takich kart już pewnie tam lepszych nie będzie. Neymar na fansie, to jest powtórka, ale fajna karta. Huger, znowu Piatow, Spachić i mamy kolejna Zuffi. Nie wiem, czy mnie miałem, czy mi nie brakowało. Wiem, że kogoś mi tam z Basel brakowało chyba jednak karty. W każdym razie jest pięknie. Dwa razy Magic Moment. Piękny, piękny strzał. I nie, defensywa tego miałem. Myślałem, że już znowu coś fajnego, czego nie miałem. Courtois na Defensive Rock. I Round of 16 Chelsea to też miałem na pewno. Kuczer to jest powtórka, Lavezzi powtórka, Drmić powtórka, Remi powtórka. Ale najważniejsze karty tutaj w tym unboxingu saszetek są te dwie, czyli dwa razy Magic Moment. Pięknie, pięknie, super sprawa. Dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych filmików. Na dzisiaj to wszystko, zmykam oglądać mecz Lecha z Koroną Kielce. Mam nadzieję, że Korona da radę i przynajmniej, no, liczę na minimum remis, a może się uda wywieźć zwycięstwo. Dzięki za oglądanie. Cześć.